500 ludzi, kilkadziesiąt pojazdów i perełki w postaci TKS, TK3, Sexton, armata brytyjska, samobieżna na podwoziu Shermana, PAK-75, ciekawy niemiecki pojazd będący improwizacją końca wojny, takie połączenie ciągnika artyleryjskiego z armatą zamontowaną na nim, dwa samochody pancerne Wzór-34, no i przede wszystkim inscenizacje, które dla widzów przygotowały grupę rekonstrukcyjną. Fantastyczne przedsięwzięcie. Przedsięwzięcie na bardzo dużą skalę. Pojawia się dopiero drugi raz, bo pierwszy raz był w zeszłym roku. Natomiast jest to świetnie pomyślane. Organizatorzy są takimi zapaleńcami jak my. Oni czują tą ideę, oni wiedzą, o co chodzi w tym wszystkim, dlatego potrafią to doskonale zorganizować. Myślę, że tu stoi na końcu, chociaż niektórzy sądzą, że tylko to jest zabawa. To jest przede wszystkim edukacja, to jest przede wszystkim pokazanie, że historia też może być ciekawa. Żeby się zainteresować tą historią i nie tylko, żeby jakoś siedzieć nad książkami, ale żeby mieć jakąś świadomość, jak to się działo, dlaczego to się działo. A przy okazji, o właśnie tutaj słyszymy różne wystrzały, też można poczuć się jak na prawdziwym polu bitwy. Widać to po frekwencji widowni. Ludziom się bardzo to podoba. Z entuzjazmem do nas odwiedzają, pytają się o wszystko, przymierzają, wsiadają do pojazdu. Każdy karabin jest ciekawy dotknięcia. Widać, że ludzie mają taką potrzebę i podoba im się. Wszelkiego rodzaju działania zmierzające do krzewienia bakcyla historycznego, takiego militarno-historycznego, są istotne z punktu widzenia, mówiąc już w dużym skrócie, po prostu bezpieczeństwa państwa i z tego względu będziemy się chętnie angażować w tego typu przedsięwzięcia. Dziękujemy kolegom z grup. Taki żywy, barwny sposób można właśnie pokazywać tą historię. Nie tylko przez to, co zostało napisane w podręcznikach, w taki dosyć suchy sposób, prawda? Ale właśnie można zobaczyć na żywo żołnierzy z określonych epok, można zobaczyć potyczki, odtwarzane są określone wydarzenia historyczne. Jest to bardzo interesujące. Chcemy nauczyć szacunku do przeszłości,
i podejścia rzeczowego do tych tematów. Tak, żeby tam było jak najwięcej informacji, jak najwięcej rzeczy, które ludzie powinni wiedzieć. To jest historia regionu również. To, co pokazywaliśmy w inscenizacji wrześniowej, to były walki, które miały miejsce na terenie Wielkopolski. Jeśli chodzi o wybór formy, to jest to jeden z najtrafniejszych wyborów, jakich można było dokonać.